Cześć, nazywam się Ania Bąk, jestem pełnomocniczką komendanta Chorągwi Gdańskiej do spraw Halizy. Opowiem Wam, jak przygotować obóz pod względem dokumentacji. Organizacja wypoczynku wiąże się ze spełnieniem wymogów, jakie nakładają na nas przepisy państwowe. Kompletowanie dokumentacji może wydawać się na początku skomplikowane, ale nie będzie to ani trochę trudne, jeśli przygotujemy sobie wcześniej checklistę dokumentów oraz rozpiszemy terminarz dat, których musimy się trzymać. Wszystko ułoży się w logiczną układankę. Zaczynając przygotowanie dokumentacji obozu wędrownego, zbierz w jedno miejsce wszystkie potrzebne informacje, które będą potrzebne przy wypełnianiu dokumentów. Utwórz w chmurze Office 365 miejsce, gdzie gromadzić będziesz wszystkie informacje o kadrze i uczestnikach obozu. Ich dane osobowe będą bezpieczne, a Tobie zdecydowanie przyspieszy to pracę na kolejnych etapach przygotowań. Zbierz kluczowe informacje o obozie z następujących obszarów. Termin i trasa obozu. Ustal termin oraz trasę, jaką będziecie wędrować. Zrób listę miejsc, w których będziecie nocować. Ustal, jakiego typu jest to obiekt zakwaterowania. Wypisz ich nazwy i adresy. Dowiedz się, jakie warunki sanitarne są w każdym z tych miejsc, czy będzie dostęp do bieżącej wody. Dopilnuj pisemnej formy rezerwacji tych miejsc lub sporządzenia umowy zakwaterowania. Kadra. Potrzebne będą Ci informacje o uprawnieniach, jakie posiada kadra Twojego obozu, w szczególności komendant i wychowawcy. Komendant najlepiej, jeśli będzie posiadał minimum stopień podharcmistrza. Obowiązkowo musi uzyskać on zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i informacje o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Wychowawca najlepiej, jeśli będzie posiadał minimum stopień przewodnika. On także obowiązkowo musi uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i informacje o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Pamiętajcie, że funkcji kierownika nie można łączyć z żadną inną funkcją podczas obozu. Uczestnicy. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić kartę kwalifikacyjną, załącznik do karty kwalifikacyjnej i zapoznać się z warunkami uczestnictwa. Opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami obozu pełnią wychowawcy. Jeden wychowawca może mieć pod opieką 20 uczestników obozu wędrownego. Pozostałe informacje. Ustal, z jakiej formy wyżywienia będziecie korzystać. Jaki rodzaj opieki medycznej jesteście w stanie zapewnić uczestnikom? Czy będziecie korzystać z miejsc przeznaczonych do kąpieli? Na koniec przygotuj mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu. Dokumenty. Teraz czas na przygotowanie dokumentów. Znajdź w intranecie na stronie zhp.pl instrukcję harcerskiej akcji letniej i zimowej. Po przeczytaniu zacznij wypełniać dostępne załączniki. Listę niezbędnych dokumentów organizacyjnych znajdziesz w instrukcji. Upewnij się, jak w Twojej chorągwi wyglądają zasady zatwierdzania wypoczynków i czy nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Dowiesz się tego od pełnomocnika komendanta chorągwi do spraw Halizy lub od komendanta chówca. Terminy. Przygotuj terminarz uwzględniający ostateczne terminy zgłoszenia obozu do instytucji nadzorujących i do komendy chorągwi. Pamiętaj, że najpóźniej 21 dni przed należy zgłosić obóz w bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji i Nauki. Najpóźniej 14 dni przed Twój obóz musi zostać zgłoszony do właściwej dla miejsca obozu jednostki Straży Pożarnej, Policji i Gminy zgodnie z porozumieniem podpisanym przez te instytucje. Na koniec zgłoszenie obozu do zatwierdzenia przez Komendę Chorągwi musi nastąpić zgodnie z przyjętym w Chorągwi terminem. Do zobaczenia w następnych odcinkach!